Starsi wspominali czasy, gdy żyli jeszcze w swatę, gdy pomagali ludziom, budować pierwsze wioski. Razem z nimi uczyli się natury i ich cykl, poznawali zwierzęta, odkrywali nowe receptury na posiłki i leki. Czasami całkiem samodzielnie, czasami z pomocą opiekunów. Był to czas, gdy zdawało się, że wszystko będzie cudownie. Każdy dzień zaczynał się spokojnie, niemal leniwie. Słońce powoli wychylało się z horyzontu i malowało niebo ognistymi barwami. I ludzie, i elfy ruszyli do pracy na polu. Doglądali zwierząt, zajmowali się gospodarstwami i całą wioską. Ramię w ramię działali i odpoczywali. Aż któregoś dnia należało się zaburzyć ten spokój.